Ok, dzisiaj robimy sobie dość prosty filmik. Robimy sobie Linuxa Mint czynności poinstalacyjne. Na razie wpisujemy sobie hasło. Mamy, witajmy w Linuxie Mint. Przechodzimy do ustawień ekranu. Wpisując ekran, ustawiamy naszą żądaną rozdzielczość. W moim przypadku to jest 1920 na 1080 pikseli. Zastosuj. Możemy to zachować albo anulować. Ja chcę zachować, to by było na tyle jeżeli chodzi o ekran. Przechodzimy sobie do aktualizacji. Zanim cokolwiek zaktualizujemy, zajmijmy się naszymi źródłami przestawmy się na serwer lustrzany, który jest bliżej klikamy zasoby oprogramowania podajemy nasze hasło dobra, zmieniamy sobie teraz na jakiś bliższy zobaczymy co tu mi się pokaże w każdym razie nawet jeżeli zagraniczny serwer będzie bliżej niż będzie szybszy niż polski, wybieramy jakiś polski dobra, niech będzie uniwersytet warszawski to samo robimy z serwerem bazy, czyli nie MINT, a samo Ubuntu. W tej chwili mamy jakiś tam angielski. Dobra, niech będzie gdański serwer. Uczulam, żeby dość często tutaj zaglądać, bo one się często zmieniają. Klikamy sobie OK. Teraz nam się aktualizuje bufor. Możemy spokojnie zamknąć to okienko. Teraz możemy sobie odświeżyć. Nasze aktualizacje. Zastosować aktualizację samego Mint Update. Podajemy, oczywiście, hasło. Teraz pobierają nam się pliki, trochę to potrwa. No i teraz możemy sobie kliknąć edycja. System Migawek. Jeszcze nie aktualizujemy samego systemu. Wpisujemy hasło do timeshifta. Ewentualnie wchodzimy sobie z paska nazwijmy to startu. Będzie dokładnie ten sam efekt, jeżeli tego timeshifta odpalimy. Tutaj w każdym razie podajemy tutaj hasło. Bierzemy rsync. Teraz oblicza nam rozmiar systemu. Wybieramy sobie najlepiej osobną partycję. Super, jeżeli dysk. Ja to stworzyłem sobie osobny dysk dla X4 tylko i wyłącznie na kopię zapasowy systemu zaznaczamy to jak widać kropeczką VDB w moim przypadku 1 ustawiamy sobie kolejno rozruchową migawkę i utrzymamy sobie z nich dwie albo 3. co godzinna nie jest nam potrzebna to tylko maszyna wirtualna to jest, potrzebujemy codziennej, sorry, utrzymamy sobie jedną, tygodniowe i miesięczne nie są nam w ogóle potrzebne. Klikamy dalej, wykluczamy nasz katalog root, użytkownika root oraz użytkownika naszego domowego, w moim przypadku jest to mls, potrzebujemy jedynie systemowych migawek, klikamy dalej i koniec. Teraz możemy sobie utworzyć migawkę startową za pomocą utwórz. Ja teraz to spawzuję, bo to trochę potrwa. Dobra, jesteśmy po restarcie. Możemy sobie w tej chwili spokojnie updateować system. Zamknijmy to dziwne okienko. Jeszcze nam się nie pokazał. Applet update, więc pałzuję. Dobra, mamy go tutaj w dolnym rogu, jak widać taka tarcza z pomarańczową kropką. Klikamy na to dwa razy, wszystko inne jest ustawione. To już było odświeżane kilka razy, nie będziemy tego robić ponownie. Klikamy zainstaluj aktualizację. Zatwierdzamy, że rozumiemy, że zostaną dodatkowe pakiety zainstalowane. Klikamy więc OK. No i przeszło nam czekać na zakończenie tego procesu. Jeszcze w tej chwili prosi nas Synaptik o podanie hasła. To jest między innymi powód, dla którego wolę to robić spod konsoli. Po prostu podaje to hasło raz. W tej chwili pobiera nam pliki, które zostaną później zainstalowane. Wygląda to tak, jakby kogoś to interesowało. Na razie ja to spauzuję. Poczekamy na instalację. W tej chwili już jak widzicie mamy moment instalowania tego. Wygląda to tak. W podglądzie mamy po prostu wypisane na konsolę to co się dzieje podczas takiego instalowania. Ok. Pauzujemy. Czekamy na koniec tego procesu. Jak widać na załączonym obrazku proces update'u się i upgrade'u się zakończył. Jesteśmy proszeni o zrobienie restartu w celu po prostu jakby załadowania się nowych wersji Zupdate'owanych pakietów Nie jest to w tej chwili konieczne Możemy dalej ustawić sobie system Natomiast zróbmy to i tak Będzie świetny spokój A Więc ja go rzeczywiście teraz restartuję Robiąc oczywiście pauzę Widzimy się po restarcie Nie będę was męczył procesem restartu Dobra, cacy Restart za nami, możemy się Bawić dalej. Po pierwsze włączmy sobie FireWalla, możemy wpisać FireWall bądź Zapora Na jedno wyjdzie Zap. Proszę bardzo konfiguracja zapory Sieciowej Podajemy hasło Jedyne co tak naprawdę musimy zrobić to przeciągnąć ten suwaczek W prawo i to jest Tyle. Mija moment i mamy Właściwie skonfigurowaną w najprostszym możliwy sposób zapora. Chodzi o to, że przychodzące połączenia będą blokowane, czyli nikt nie będzie się w stanie dobić do naszego kompa teoretycznie. Wychodzące są dozwolone, czyli my możemy się łączyć ze światem, świat nie może się łączyć z nami. Ma to swoje minusy, natomiast no jest to bardzo bezpieczne ustawienie. Nie wiem, jak się to ma, jeżeli chodzi o reguły torrentów i tego typu rzeczy. Zawsze możemy je sobie tutaj ewentualnie dodać. Idąc dalej. Gdybyśmy jednak mieli problem z utrzymaniem włączonego firewalla po restarcie, możemy też z konsoli sobie wpisać Sudo UFW enabled, o właściwie enable. Bo z tego jedyna na końcu. Podajemy oczywiście hasło. I tak nam mówi, że jest zapora aktywowana i włączona podczas startu systemu. Natomiast przyprowadźmy ten proces do końca sudo system system na pewno enable ufw. Pierwsza komenda robi to, że włącza nam ufw, czyli firewall, druga powoduje, że dodany jest on do autostartu systemu, tak naprawdę no i teraz już, na, teraz już na bank mamy to włączone sprawdźmy jaki mam, mam współczynnik zrzutu danych do swapa cat proc sys vm swapiness standardowo jest to 60, jeżeli chcemy Zmniejszyć ilość danych swapa zrzucanych do systemu, ustawmy to na przykład na 10. To znaczy, że jeżeli będzie nam dopiero 10% RAMu wolne, to nam zrzuci cokolwiek na desk. W tej chwili przy zajętości RAMu 60% już będzie wrzucał dane na desk. Nie jest to zbyt fajne, ponieważ swap jest dość wolną rzeczą. Więc zmieńmy sobie teraz tą wartość Sudo nano ETC Sys CTL, conf i wrzućmy tu gdzieś na końcu, gdziekolwiek szczerze mówiąc, dobra w nosie. wrzućmy to sobie na przykład tutaj w wolnej linijce wijem słapines równa się 10. Wijem kropka słapines. Równa się 10. OK? Ctrl O, Enter, Ctrl X. E, oczywiście nie będzie to od razu widoczne. Będzie to widoczne po restarcie, więc zróbmy sobie restart. Tak jak poprzednio, samym restartem Was tutaj męczyć nie będę. Zostawiam ten wkurzający moment, monitor, żebyście wiedzieli, że jesteśmy po restarcie za każdym razem. E, zamknę to. Otwórzmy jeszcze raz terminal CAD Proc Wm VM Swapines. Dycha super. Zwycięstwo ducha nad materią. Teraz, jeżeli mamy laptopa, wypadałoby sobie zainstalować patent, który nam zarządza hmm, energią baterii i w ogóle różnymi dziwnymi rzeczami w laptopach. To coś się nazywa TLP. Najprościej, mini Państwo, jest zrobić to konsolą wpisując po prostu sudo apt install tlp. Ale jeżeli ktoś naprawdę nie chce dotykać konsoli i naprawdę się nią obrzydzi można odpalić synaptika, który jest tutaj, podać hasło administratora, tudzież nasze sudo hasło, i wyszukać. TLP. Tu mamy szukaj TLP. No i teraz szukaj wiatru w polu. Tu jest dopiero TLP. Jako zależność, zainstaluje nam to drugie TLP RDW. Należy kliknąć na pakiecie, zaznaczyć do instalacji, zgodzić się na dodatkowe zależności. Teraz obydwa te pakiety są zainstalowane do instalacji. Wystarczy kliknąć teraz. Zastosuj. Myślę, że szybszą opcją jest napisanie po prostu raz, dwa, trzy, czterech słów: sudo apt install TLP, wpisanie hasła i wciśnięcie Y. Ale dobrze, zróbmy to graficznie. Zastosuj. Zastosuj. I w tym momencie paczki są nam pobierane i instalowane. Dobrze. Teraz mamy to już zainstalowane. Sprawdźmy, czy jest to zainstalowane. Proszę bardzo. Szukaj. Jak widać, mamy zielone kwadraciki, więc TLP zostało zainstalowane. Ok. Idąc dalej, jeżeli mamy dysk SSD To sprawdźmy sobie teraz, czy mamy włączonego trima na tym dysku. Najprościej jest to zrobić w ten oto sposób. Sudo system CTL status FSTream timer. Po tej komendzie naciska status. Po tej komendzie naciskamy sobie Enter. Prosi nas o hasło. Nasze hasło podajemy i już wiemy, że nasz stream jest włączony, aktywny i oczekujący na pierwsze zastosowanie. Wyjdźmy z tego. Gdybyśmy jednak chcieli go włączyć, ponieważ nie mamy czegoś takiego, robimy tutaj w tej komendzie system status. Zamiast status robimy enable i dalej nazwa usługi w naszym przypadku to fs Pin timer i teraz jeszcze startujemy sobie usługę czyli zamiast enable dajemy tutaj start gdyby owych nie było jeszcze możemy sobie trimować dysk z łapy sudo fs Stream minus PAU i podajemy punkt montowania, w jakim znajduje się dysk. Załóżmy, że jest to dysk root, ponieważ powiedzmy, że HOME mamy na talerzowym dysku. I taki jest efekt wytrymowania dysku ręcznie, idąc dalej. Gdybyśmy mieli dysk talerzowy, moglibyśmy sobie włączyć. Kejczowanie dysku do ramu, co powoduje, że te dane szybciej się na ten dysk kopiują. Natomiast ma to tą wadę, że jeżeli wyłączą nam prąd albo coś dziwnego stanie się z naszym ramem, nastąpi jakikolwiek błąd w ramie, który nie zostanie skorygowany, a może nie zostać, jeżeli nie mamy ramu z korekcją błędów to te dane po prostu stracimy tak? albo będą one nieprawidłowe natomiast pokażę, pokażę Wam jak to włączyć deski ja tu mam dyskę SSD więc to moje włączanie niewielu tutaj da, ale wchodzimy sobie w ustawienia dysku które u mnie są absolutnie niewidoczne i tu włączamy cage dysku na drugiej zakładce pozwólcie, że Wam to znajdę Dobra, słuchajcie, to jest ta opcja. Wchodzimy tak jak pokazywałem w ustawienia desku i włączamy sobie Drive Cage off na on i robimy Enable Write Cage, i to jest tyle, co musimy zrobić. Z tym, że naprawdę może to doprowadzić do utraty danych, pomimo że nasze dyski talerzowe będą wydawały się szyb, szybsze, szybciej reagujące na przesył danych, ok? To by było na tyle, jeżeli chodzi o ustawienia dysków. Specjalnie wróciłem teraz jeszcze do Timeshift, tak gdyż już dwu czy trzykrotnie restartowałem ten komputer. E, zobaczmy sobie oznaczenia tych naszych migawek. B B, ok? Bot. To są migawki rozruchowe. Chcemy utrzymywać dwie ostatnie. Zobaczmy, z której godziny jest yy, ostatnia. 18.24. Dwie minuty temu włączyłem tego kompa i to jest rzeczywiście bot. Tu jest day, czyli to jest jedna jedyna, jaka będzie z dnia, ponieważ ustawiliśmy jedynie jedną. Zobaczmy, co mamy w ustawieniach. Rozruchowe mają być trzy, czyli będzie jeszcze przynajmniej jedna. Codzienna jest jedna, tygodniowych nie będzie w ogóle. Jeżeli ustawię jeszcze godzinną, to jeszcze pokazuje, pokaże się nam migawka z literką. Na chwilę obecną mamy taką sytuację. Mamy BD, czyli bot i day oraz bot. Tą potraktuję traktuje nam jako migawkę. Z tego dnia o 18 1, to nam będzie traktowało jako jedynie bot. I teraz mamy różne oznaczenia: oznacza na żądanie, on demand, B rozruchowa, H godzinna, D dzienna, W tygodniowa, M miesięczna. Czyli jak na razie mamy bot, czyli uruchomieniową i dzienną. He, czyli nasz timeshift, jak widzicie. Działa. Za chwilę będziemy ustawiać sobie tutaj nowego swapa. Co mam tendencję do wykonywania tego źle, więc prawdopodobnie będziecie mieli okazję zobaczyć, jak korzystać z trybu przywracania timeshifta. Zrobimy to już sobie w trybie tekstowym, gdyż tak jest dużo bezpieczniej. Ok, słuchajcie, lecimy z tworzeniem swap filea Jeden tutaj mamy i to jest swap file, który jest w wielkości 2 GB. Momencik, zróbmy to jeszcze w ten sposób. Hmm. Dobrze, odpalam się w recovery mod, ponieważ za, poza kamerą znowu rozpieprzyć system tworząc swapa, robiąc parę durnych rzeczy. Poczekajmy aż on mi wejdzie w ten tryb ratowniczy. Mam nadzieję, że w ogóle w niego wejdzie. Od tego trzeba zacząć. Gdyż na maszynach wirtualnych on się czasami zwyczajnie nie włącza, więc będziemy wtedy bawili się timeshiftem spod płytki. Mam minutę czekania, więc nie będę was katować. Spouzuję sprawę. Ok, wylądowaliśmy w Ive Maransky Mode po naciśnięciu Escape'a. Nie ma co odpalać yy, trybuna fref bo się wiesza. Po prostu przy normalnym butowaniu naciskamy od razu Escape. Po jakichś dwóch minutach lądujemy tu. Naciskamy Enter, żeby wylądować pod rootem. Mam Time Shift. Ok. Zobaczmy sobie. Dobra, timeshift list jako pierwsza komenda. Będziemy sobie wracać do tego. Timeshift list, potem restore i prawdopodobnie numer. Ok, timeshift li list. No, miałem pokazać, jak robimy słapa. Spieprzyłem system, pokazuję, jak przywrócić system. Dobra, przywróćmy sobie ostatni, działający bot, czyli robimy Timeshift, Restore, co on zrobi? Ok, teraz prosi nas o wybranie Snapshortu. Wybierzmy sobie najnowszą, czyli z 18.24.03, możemy to podać albo datą. Enter snapshot Number. Y OK. wpiszmy jeden i naciśnijmy. Enter. Okej. Okay. Na bank jest to VDA, znowu jest to enter, czyli domyślna wartość. Dobra, teraz czekamy aż on sobie to przywróci. W tej chwili buduje pliki do przywrócenia. Tak wygląda proces przywracania pod konsolą. Tego nie będę przyspieszał ani za bardzo przywijać. Znaczy przyspieszał, na pewno przywijać nie będę. Poszło. Jeżeli się nic nie spieprzyło, powinien wstać system i tak też się stało. Wszystko, co do tej pory spieprzyłem, a spieprzyłem yy, właśnie słapa, zostało cofnięte. Yy, nasze hasło. Mamy z powrotem słapa, który ma. 2. giga. Dobra. No dobra, wracamy do robienia słapa. Już wiem co mi rozbliżyło system. Otóż komenda fall która służy do alokowania miejsca na dysku pod plik. Jakimś cudem powoduje to, że ten plik nie powstaje w sposób Prawidłowe, więc użyjemy sobie starego dobrego dd jeżeli teraz wszystko pójdzie OK, to powinno być zwyczajnie OK. E, więc wylatujemy z komendą, która wygląda jak widać. Tu jeszcze powiększmy to dziupinę. To będzie 8 milionów coś tam, bo lecimy w Block size w Kilobajtach. Lecimy sudo if0, OFF, tu jest partycję root swap file. Block Size 1024 KB, co daje 1 MB. I tu powinniśmy napisać 8 milionów kawałkiem tych kilobajtów, żeby nam wyszedł 8GB plik. 8 milionów 388 608 KB. Jeżeli teraz wykonałem tą komendę dobrze, a wydaje mi się, że jest wykonana dobrze, jeszcze sprawdzę. Ach, if dd, drodzy Państwo, pewnie, że jest błąd, bo no nie ma dd, dd if i to jest mój błąd w komendzie. Chcemy najpierw komendę, która nam to wykona. Tu do dump if równa się def 0 No, takie niestety błędy się zdarzają. W tej chwili jest nam tworzony 8GB plik, więc ja to na razie powoduję. Zwycięstwo ducha nad materią. Mamy 8 gigabajtowy plik. Więc teraz zobaczmy, czy w ogóle nam się wrzućmy sobie taką oto komendę. Ja wiem, że można to zrobić inaczej, ja sobie z tego zdaję sprawę, ale wolę w ten sposób. ls -lak long list all human readable. Teraz lecimy swap file. Mamy. I teraz przydałoby się, żeby to coś, po pierwsze, miało tylko i wyłącznie właściciela pod tytułem root. Już ma, ale zróbmy sobie i tak sudo change Owner root 2. root swap file OK. I teraz jeszcze wypadałoby mu zmienić change mode, tak, żeby tylko i wyłącznie root mógł to czytać, i do tego zapisywać oraz z tego cokolwiek pobierać. Czyli lecimy tu do change mode 600 swap file. OK. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. Powinien mieć tylko i wyłącznie. Ród do tego dostęp. Dokładnie tak jest. Jest to plik, bo nie ma tutaj przodu. Odczyt i zapis i odczyt, czy też odczyt i zapis w takiej kolejności jest tylko i wyłącznie dla właściciela. Właścicielem jest, jak widzicie, ród i grupa ród. Grupa nie może nic zrobić, natomiast właściciel może zrobić wszystko. I w tej chwili powinno nam to działać. Gdybyśmy jeszcze nie mieli w naszym testie, liniki wskazującej na swap file jako swap file, to należałoby taką dopisać. Ja już taką mam, bo swap file w systemie był również nazywał się swap file, ale obejrzyjmy sobie teraz mojego fstab nano etc fstab. Ok, wygląda to jak widać. Swap file no one swap sb 0 0 i tak powinno być. Możemy jeszcze sobie co najwyżej. Priorytet swapa doszucić, czyli jeżeli mamy więcej niż jeden swap, to ustawiamy, który swap ma być wykorzystywany jako pierwszy. Ma być priorytetyzowany, czy jak to się po polsku wymawia. Teraz, skoro mamy już wszystko ładnie utworzone, możemy wykonać następującą komendę: sudo mkswap, swapfile. zrobił. Nie potrzebujemy tego uIDA. W tej chwili absolutnie. Ale na wszelki wypadek weźmy go sobie skopiujmy, gdyby w którymś momencie się wydał. Kopiujemy sobie to. Ja tu mam skopiowane stary, ale niech on sobie tutaj będzie. Zapisujemy, zamykamy, wracamy. Teraz zostaje nam zrobić po prostu tu do on, tu do swap on, swap file. Łączyliśmy nasz. Swap. On powinien być widoczny po restarcie. W tej chwili nam go najprawdopodobniej nie pokaże. Nawet jeżeli zrobimy swap on minus S. Jest. Znalazł. I można mu zaraz ustawić priorytet 10. Ale to po restarcie. Właśnie pokonaliśmy, pokonaliśmy swapa. Robiłem go trzykrotnie za pomocą fallocate. Oczywiście nie udało mi się, nie wiedziałem, że winna jest komenda, bądź sam mint. Natomiast wykonując go za pomocą właśnie komendy DD, co zrobiliśmy, wykonamy go za każdym razem prawidłowo. Czasami, jednak, użycie starej komendy, starej jak świat, jest lepszym rozwiązaniem niż użycie czegoś, co działa podobnie, ale jednak trochę inaczej i robi dziwne rzeczy. Robimy sobie restart. Czym Was nie będę męczyć? Dobra, zmieńmy sobie teraz priorytet tego swapa. Sudo. Swap off, podajemy miejsce ze swapem. Swap file. Teraz wchodzimy sobie do mojego fstaba. sudo etc fstab Może by tak jeszcze na nas z przodu. Zróbmy sobie tutaj priorytet 1. OK. No i to, No i teraz robimy sobie z powrotem swap on. Swap file i możemy zrobić sobie Reboot systemu. Jeżeli w stanie to wszystko jest ok. Stał, bo już by leżał, gdyby był z tym jakiś problem. Dobra, moje hasło. Zobaczymy, jak to sobie teraz będzie wyglądało. do What on show. No i jest ok. Wszystko działa. Summary rzadko używa comments, to tak to wygląda. Wstawiliśmy sobie priorytet 1, czyli, czyli jest używany, bo minus 2 to tak generalnie nie jest używane. On gdzieś sobie pamięta, że miał gdzieś kiedyś jakiegoś innego starego słapa. Teraz takich głupot robić nie będzie. A nie chciałem mu dopisywać całego tego widu z przodu na wszelki wypadek, żeby coś się nie uwaliło. Dobra, pożyliśmy słapa. Tak się to robi. Na sam koniec możemy sobie powiedzieć o dwóch chyba najprostszych rzeczach jak do tej pory to znaczy tak jak wygląda czyszczenie sobie systemu paczek które zostały automatycznie zainstalowane i nie są nam potrzebne jest to sudo apt auto remove wywalamy stare paczki tu nie ma żadnych a tak wywalamy krycia też nie ma nic, na sam koniec możemy się zająć sobie autostartem systemu i można to zrobić ładnie z graficznego trybu. będziemy sobie, w, nie wiem jak ta ikonka tu wygląda, nie będziemy tego robić z konsoli. Programy startowe to się tutaj nazywa i możemy sobie powyłączać wszystko czego nie jest, czego nie używamy i jest to nam niepotrzebne. Ja na przykład nigdy w życiu nie używam tego, używam trybu tekstowego, tak. To mnie też leczy, więc też jakby wyłączam. No, jeżeli nie mamy NVIDIA, a nie mam, no to też mogę to w tej chwili wyłączyć, tak? W trybie graficznym wyłączamy sobie usługi. Tych usług tu może być dużo. Wyłączajmy je w każdym razie z rozwagą, tak samo doda dodawajmy je również z rozwagą. To by było na tyle. Jak wytrzymaliście do tego momentu, to Wam gratuluję i bardzo dziękuję. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Jak możesz machnij suba, albo daj łapkę w górę.